Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley i moi drodzy, dzisiaj, uwaga, co dzisiaj? Dzisiaj tak, mamy dużo do roboty, w szczególności po pierwsze oczywiście wyrosły nam wszystkie rzeczy, co za tym idzie, będziemy musieli ogarnąć troszeczkę lepiej farmę, dzisiaj duchy są widzę neutralne, więc tak na dobrą sprawę nic nam to nie daje, ogarnijmy sobie jeszcze tylko Abigail i tak dalej, także no trochę roboty będziemy mieli dzisiaj na pewno, dodatkowo musimy, znaczy jest jeszcze ten festiwal, ale wiecie co, przyznam się szczerze i bez bicia, że chyba średnio bardzo mi się chce iść na ten festiwal, ponieważ tam się nic nie będzie działo, nic. Jedyne chyba teraz, co będziemy mogli za niego dostać, to jest jakaś tam kasa, ale to... no umówmy się. Dostajemy i mamy więcej, więc myślę, że nie będziemy się tam raczej pchać. Natomiast zobaczymy, jak się dzisiejszy dzionek potoczy. No na pewno musimy ogarnąć tutaj całą tą naszą farmę. Zastanawiam się bardzo, wiecie co, czy przerobić wszystkie nasiona, znaczy czy przerobić po prostu wszystkie rzeczy na te nasiona właśnie zimowe. W sumie moglibyśmy co nieco poogarniać, minus jest niestety tylko taki, chociaż może nawet to nie jest minus. Wiecie co? Nawet nie będę chyba tego podlewać, bo i tak myślę, że ze 2-3 razy nam w ciągu tej pory roku wyrośnie, bo zobaczcie, to zajęło nam 7 dni, tak? Bo zaczęliśmy pierwszego. 7 dni, 7 i 7 to jest 21, 28, no nie no, teoretycznie teoretycznie powinno to wyrosnąć 4 razy, tak? Teoretycznie oczywiście, natomiast myślę, że jak nam wyrośnie 3, to się nic nie stanie. Zresztą tutaj tak mamy takie mniejsze miejsca, w których oczywiście jeszcze się nie ogarnęło, także myślę, że po prostu to zasiejemy i tyle. A to się oczywiście wszystko nawodni nam w dniu jutrzejszym. Także myślę, że tak sobie to ewentualnie ogarniemy. Dobra, i teraz jest pytanie, ile nam nasion z tego wyjdzie? Dużo. Widzę, że bardzo dużo, ale zrobię je wszystkie. Zrobię je wszystkie, wszystko sobie zasadzimy, będziemy mieli wtedy z głowy spokój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jakiegoś takiego, wiecie, większego problemu nie będzie. Dobra, tu ogarnijmy, niestety nie wiem, a tutaj, tutaj żebym nie zapomniał, żeby nie sadzić. 390, Jezus, sporo. Naprawdę sporo, moi drodzy, ale w sumie to dobrze, będziemy mogli sobie to, o, 7 tych, w sumie nawet nie sprawdzałem, ile te nasze strachy na wróble ogarnęły, nam wystraszyły łącznie tych kruków, chociaż nie wydaje mi się, żeby tu było jakoś mega dużo. Przecież wiecie, no jakby tak sumować łącznie, to pewnie sporo by tego wyszło. Dobra, teraz tak, tutaj jeszcze myślę, że użyję sobie tego naszego finalnego motywu. I przynajmniej muzyka, słuchajcie, leci. Ja nie wiem, dlaczego jest tak, że czasem ta muzyka leci, czasem ona nie leci, to jest... po prostu czasem masz weird. No dobra, siejemy. Jeszcze 299 sztuk nam zostało. Sporo, naprawdę sporo. Ale w sumie, jak widzicie, no psujemy, tak, znaczy psujemy, tak na dobrą sprawę zużywamy po jednym z każdego. O, widzę, że festiwal lodu się zaczął. Kurczę, wiecie co, jednak mnie korci, żeby na niego pójść, ale z drugiej strony, jak tak bazując na tym, co tam będzie, to chyba raczej nie ma najmniejszego sensu. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy pójdziemy, czy nie. Zobaczymy. Myślę, że te festiwale i tak są na ten plus, że w ich wypadku można pójść oczywiście troszkę później i to się nic nie stanie. Ale najpierw to bym bardzo chciał skończyć może sadzenie tych rzeczy. Przy okazji dzisiaj nawet nie wiem, chyba mamy do zebrania. Chociaż nie, dzisiaj chyba nie będziemy zbierać owoców w szklarni, ale i tak do szklarni wejdziemy. Zobaczymy, co tam ewentualnie słychać. Nie w tą stronę, Wojciech. Oho, już się słyszę, muzyka skończyła, super. Super. Kurczę, wiecie co, wiecznie zapominam, że tutaj mamy na... Jeszcze raz, właśnie tak. Dobra, tu mamy 202, to tu będzie ile nam tego zużyje? Muszę też patrzeć na energię, bo tak się, wiecie, zategowałem 154. No, nie jest źle, ale wiecie co, myślę, że resztę ewentualnie zasieję sobie tutaj. Tylko, bo tu idzie w ten sposób. Dobra, wiecie co, to jak na dobrą sprawę niepotrzebne nam jest za bardzo ogarnianie tego wszystkiego, po prostu zrobimy sobie taki, wiecie, w jedną stronę i tyle, nie będziemy chyba kombinować zbytnio. Właśnie szkoda, że tutaj nie ma tak, że jest, wiecie, na powiedzmy, o Jezu, ile tu jest, 5x5 na przykład, albo w ogóle 5, nie, no dobrze, 5x5, tak? Szkoda, że czegoś takiego nie ma, jeszcze, wiecie, taka jeszcze lepsza jakość. narzędzia, byłoby w sumie spoko, no, ale pewnie jakieś modyfikacje coś tam dodają. Ja pamiętam, że w zwykłym Harvest Moonie chyba jak się tam zeszło na któryś poziom tej kopalni, to tak na taki głęboki nawet chyba z tego co pamiętam, tam się dostawały jakieś w ogóle błogosławione narzędzia, przeklęte narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że tam tego było naprawdę dużo i to po prostu była, no, żeby to wszystko pozbierać i tak dalej, to trzeba było naprawdę plus, bądź też nie plus, tam było, nie wiem czy już wam, ale chyba wam wspominałem jakoś kilkanaście odcinków temu. Tam było tak, że nie było windy, trzeba było przechodzić 255 poziomów w dół na jednym przejściu. Bo inaczej jak się tylko wyszło, to się od razu wracało na samą górę. Także to niestety było trochę słabe. No tutaj w Stardew jest to no, nieco lepiej zrobione. Ale miło by było, gdyby wiecie, tak jak mówię, no coś fajniejszego byłoby na przykład pododawane. No. Ale do tego są już modyfikacje. Chociaż wiecie, no teoretycznie ma wyjść koop do Stardew. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może koop wprowadzi jakieś fajne nowe rzeczy. O, zobaczcie, i to idealnie nawet widzę mi nasion starczyło, super. Za podlewanie, tak jak już mówiłem, nie bierzemy się. Nie ma najmniejszego sensu. Koteł widzę tutaj sobie odpoczywa. Czy tu mamy jakieś soki z drzew? Nie mamy, zobaczmy, że są grzyby. Są grzyby, dobra, możemy zebrać. Także idzie ciekawie, naprawdę ciekawie. I teraz tak, cyku, myku, myk, wyrósł nam, widzę, jeden Ancient Fruit, dobra, Sweet Jamberry widzę nam ładnie rośnie, a i to jest ta jedna rzecz, która nam brakuje oczywiście do kolekcji. I jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz, a nie, tu się nic nie wydarzy, ale to jeżeli chodzi o grób dziadka, o ile dobrze pamiętam, to się chyba wszystko pojawi pierwszego dnia wiosny, z tego co mi tam pisaliście. I z tego, co też gdzieś tam wyczytałem. Słuchajcie, ja to wszystko sprzedaję. Naprawdę, nie będę już tego chomikować, nie będę już tego trzymać, bo mam tego i tak za dużo, moim zdaniem, więc będziemy wszystko teraz, co zbierzemy, będziemy oczywiście od razu sprzedawać. Wybaczcie, przepraszam i dziękuję. Ale po prostu katar. Dobra, to zostawiliśmy. Mleka widzę, tutaj mamy tych lepszych jakości. W ogóle tak bardzo mi się nie chce tych zwierząt, kurczę, doić i w ogóle to jest... Tak po prostu, czysto po prostu nie chce mi się już w tym Stardew nic robić. Wiem, że to jest dziwne to, co mówię i może się części z was nie spodobać, ale naprawdę, zobaczcie. Jak na samych początkach grania, gdzie no faktycznie trzeba było się, kurczę, postarać, bo to jednak było naprawdę dużo rzeczy do roboty. Właściwie całe dnie gdzieś tam coś robiliśmy. Tak tutaj na ten koniec, no to taki kurde, takiego nie ma endgame'u w ten sposób, może tak to wypowiem. Więc tak to wszystko, jak widzicie, no leci powoli jak krew z nosa. Chociaż oczywiście wiecie, no można jeszcze jak najbardziej grać. Ja tylko bardzo żałuję, że mi te achievementy niestety nie wpadają, to jest troszkę przykre, ale no cóż, niestety, tak bywa jak się chce grać na modach. Chociaż nie wiem, może udałoby mi się na przykład odpalić rozgrywkę tak po prostu. Albo może nawet sobie, nie wiem, wiem, że to głupio zabrzmi, ale może sobie szczytuję po prostu achievementy. Bo no bo jednak je wykonałem, a tu się dupa okazała. Czy wiecie, jeżeli chodzi o cheatowanie achievementów, to chyba najprostszym sposobem jest po prostu edytować save'y, tak? Edytujecie save, dodajecie sobie, nie wiem, jakieś drogie bardzo rzeczy. Następnie po prostu, albo nie wiem, na przykład dodajecie sobie też rzeczy, które są potrzebne do community center i w ciągu jednego dnia robicie całe community center, wiecie o co chodzi. Także to też jest pewnego oczywiście rodzaju pomoc, ale nie, serio, tak jak patrząc to, no kurczę, wypadałoby, żebym to wszystko poogarniał. Tam w ogóle ktoś też z was mi pisał, że mleko chyba to iridium jakości, lepiej tego nie sprzedawać, znaczy sprzedawać właśnie. Właśnie sprzedawać. No ale to... O, czekajcie, tu jest jeszcze... Dobra, sprzedajmy tu jajko. O, nie, dobra, to nie do sprzedania. Kurde, już mi się naprawdę myli wszystko w tym Stardew. To jest naprawdę straszne. Tak na dobrą sprawę, wiecie co? Najchętniej to już bym się położył spać w tej grze. I bym skończył odcinek. Ale może jeszcze zróbmy sobie taką małą rundkę po okolicy. No niestety nie udało mi się wbić... I nie wiem po prostu nawet, czy mi się uda wbić, wiecie co, maksymalny skill w łowieniu ryb. Nie wiem. Teraz tak, tu widzę, że mamy jeszcze robaka, to są, aha, oczywiście nic specjalnego. Fajnie by też było, gdyby udało mi się ogarnąć, wiecie co, całą kolekcję tych wszystkich pierdół, ale jak widzicie, idzie to naprawdę źle. Co prawda ten Green Doll powinien... ale to mam już na pewno. Dobra, zajrzymy sobie jeszcze tutaj. Ale ja tu nic nie widzę. A może byśmy poszli w sumie ten... Chociaż nie, on już chyba jest po festiwalu, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, sprawdzimy zaraz, ale wydaje mi się chyba, że już jest koniec. Bo to się zaczęło o 9, to chyba do 6 albo 7, coś mi się wydaje, że ten festiwal jest. Nie wiem, chyba to nam już nic totalnie rady nie da, że tam pójdziemy. Ale zobaczcie, widzę, że gromadzimy tutaj sporo krokusów, co jest dziwne, bo jak ostatnio mieliśmy duży problem, bardzo rzadko nam się trafiały, tak teraz widzę dzisiaj już 2. A, jeszcze pójdziemy na plażę. Na plażę musimy iść, bo tam są robaki i może takim jakimś magicznym sposobem wypadłby mi Nautilus Shell. Naprawdę bym się nie obraził. Dobra, rozejrzyjmy się, co tu na tej plaży jest. No oczywiście, wiecie, te artefakty wypadają tylko z robaków. To nie jest tak, że sobie przekopię całą plażę i wiecie, nagle będziemy mieli wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście miksycicy. To teoretycznie, co tutaj widzicie, to są te... to się chyba nawet nazywa Nautilus Shell. Tak, ale to nie jest to, co musimy oddać do Gunthera. Chyba, że to jest to, ale nie wydaje mi się, żeby to było to. Bo tego nie możemy mu oddać. Chyba, że... Ale nie, to na pewno nie jest to. Na pewno nie jest to, bo byłoby napisane... Jak szukałem ostatnio informacji właśnie na ten temat. Także lipa. Ale tak patrząc czasowo, to tak widzę, że dzisiaj w sumie cały dzień spędziliśmy na polu ogarniając wszystko. No, oczywiście jeszcze wiecie, wrócimy i też zrobię nasiona z tej całej reszty, która tutaj nam się uzbierała. No bo szkoda by zmarnować, prawda? No, oczywiście klej. Ja jestem tak bardzo ciekaw, ile to wszystko, co ja mam, jest warte. Naprawdę. Szkoda tylko, że budynków się nie da sprzedać chyba. Bo bym, wiecie, posprzedawał naprawdę wszystko, budynki. Myślę, że spokojnie rozwalimy farmę na koniec. Rozwalimy sobie, myślę, że... Chociaż może nie, wiecie co? Zrobię taki, powiedzmy, może bonusowy odcinek, gdzie przejdziemy się po prostu po farmie, zniszczymy ją w całości, zbierzemy wszystko, posprzedajemy wszystko i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zobaczymy tak na dobrą sprawę, ile nasza farma jest warta. No jestem tego ciekaw, ale domyślam się, że sporo. Bo naprawdę tych rzeczy, które ja mam, kegi, nie kegi, meble, nie meble, zapasy warzyw i owoców i wszystkiego, które jest po prostu w drastycznych ilościach, myślę, że jest spokojnie warte z 1 000 000 jak nic. Tak mi się wydaje. Oprócz tego jeszcze mamy całą masę ród przeróżnych, wszystkiego, więc myślę, że tak. Ale dobra, my teraz tak, robimy taki myk. Wracamy do domu, musimy zrobić jeszcze 2 razy nasiona te zimowe. To było chyba w tym środkowym, nie, to było w tym niżej. Nie, to było tu. Nie, to nie było tu, to było tu. Aha. Tak. To wiecie, co ja odwaliłem? Sprzedałem te rzeczy. I to sprzedałem wszystkie. Kurde, wydawało mi się, że coś nam zostanie. I dupa. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że nie będziemy tego przedłużać na siłę, bo to donikąd naprawdę nie prowadzi. Wiem, to jest dziwne i wiem, że teoretycznie powinienem się tak bardzo cieszyć, że seria się ma dobrze i w ogóle, ale naprawdę nie wiem jak wy, ale ja się naprawdę zaczynam nudzić na tych odcinkach Stardew i to naprawdę, uwierzcie mi, że nie jest tak jak było na początku, tam powiedzmy do... Myślę, że pierwszy taki do jesieni było spoko, bo mieliśmy co robić. A zimą, nie wiem, chociaż w sumie zimą w naturze normalnie też mnie zawsze łapie, że mi się nic nie chce. No ale cóż. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zarobiliśmy A no właśnie, bo ja posprzedawałem te wszystkie pierdoły. Zarobiliśmy 23 912, to jest całkiem spoko kasa. Całkiem spoko, naprawdę spoko. Także słuchajcie, moi drodzy, ja myślę, że na dzisiaj skończymy. Nie poszliśmy na festiwal, bo nie było sensu i... Wiecie, nad czym ja się zastanawiam? Czy by nie zrobić tak, jak kiedyś wam mówiłem, że po prostu ogarnę sobie tam kilka dni i tak dalej, albo będziemy robić tak, że nie wiem, będziemy się zajmować tylko farmą, w sensie ogarniemy zwierzęta, szklarnia, spać, szklarnia, zwierzęta, spać. Ewentualnie, jeżeli będzie dzień, w którym będzie na przykład duchy będą bardzo szczęśliwe, wtedy oczywiście możemy, o na przykład dzisiaj good humor, ale to nie jest to najlepszy, ten najlepszy humor. Wtedy na przykład moglibyśmy się wybrać do kopalni na pustyni. Co my tutaj dostaliśmy? Wełnę. Więc słuchajcie, ja na dzisiaj kończę. Wiem, że mój wygłos i wydźwięk może być taki bardzo, wiecie... Ach, w końcu kończę. Tak, tak jest niestety. Tak jest, moi drodzy. Więc słuchajcie, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media. Linki i ten macie w opisie do filmu, jak i na ekranie końcowym. A my co? Słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.